Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Gościem Chemik Police TV jest Kasia Zarośnińska. Cześć Kasia. Cześć, witam wszystkich. Debiut w klubowej telewizji. Zdenerwowana czy przyzwyczajona? Strasznie się denerwuję tym debiutem. Nie, a tak serio, spoko. Bardzo się cieszę. Spoko. Dobra, to zacznijmy od Twojego miasta rodzinnego. Jest nim Gorzów. A tak się składa, że w naszym klubie jest jeszcze jedna osoba z Gorzowa. Jest to Kuba Guszak, czyli nasz trener. Powiedz mi, czy z Gorzowa się jakoś znacie? Może chodziliście, nie wiem, do jednej szkoły, albo bawiliście się na tym samym podwórku, czy jakkolwiek się połączyliście tam? Szczerze to w ogóle się nie znaliśmy z Gorzowa, dlatego że ja wyjechałam w wieku niecałych 14 lat z Gorzowa do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, także Kuba w ogóle chodził do innej szkoły, w innej dzielnicy Gorzowa, ja w innej. Także nie znamy się, mamy wspólnych znajomych, to wiem. A poznaliśmy się i dopiero dowiedziałam się, że Kuba jest z Gorzowa, na parkietach tam siatkówki. Później to już się w ogóle kojarzyliśmy i cześć Gorzów, także znamy się z boiska. Dobra. Przed sezonem powiedziałaś, że przyjeżdżasz tutaj po złoty medal, po Mistrzostwo Polski, a ja bym chciał wrócić do historii z roku 2013. Czy ty pamiętasz ten rok? W Dąbrowie Górniczej. Pamiętam. No właśnie, i wszyscy, z kim nie rozmawiam o tej historii, którzy są jakoś związani z Dąbrową, to mówią, ja o tym gadać nie chcę, no ale myślę, że minęło już tyle czasu, że możemy powspominać, bo nie wszyscy nasi kibice wiedzą, że ty złoty medal za Mistrzostwo Polski to miałeś w zasadzie na wyciągnięcie ręki i to jest mało powiedziane. Tak, mało powiedziane i tak naprawdę to każdy to wspomina do dnia dzisiejszego. Ja tak naprawdę nie chcę o tym mówić, ale czas goi ranę, że tak powiem. Faktycznie grałyśmy o Mistrzostwo Polski z Atomem, późniejszym moim klubem. Wygrywałyśmy 2-0 w rywalizacji do 3 zwycięstw i ostatni mecz w Sopocie wygrywałyśmy 14-8 w tiebreaku. Przegrałyśmy. Następnego dnia, no nie, mówimy, musimy wygrać, to już naprawdę. I była ta sama sytuacja, także to nas tak podłamało. Wróciłyśmy do Dąbrowy i o złoto przegrałyśmy. Już nie pamiętam jakim wynikiem, ale też chyba było coś takiego. Też było bardzo podwarkowo. Tak. Ale żeby nie było tak jakoś negatywnie w tym naszym wywiadzie, to może przypomnijmy, że trochę wcześniej w Pucharze Polski zwyciężyliście i z kolei Atomowi wyrwaliście to zwycięstwo. Tak, też w tiebreaku i też pamiętam końcówkę, było 13, chyba 11, poszłam na zagrywkę, zrobiłam asa na Kaczorowskiej, ale to wiąże się druga historia, jak grałyśmy później z Chemikiem w finale, gdzie wywalczyłyśmy złoty medal, też poszłam na zagrywkę i zrobiłam przy mniej więcej tym samym wyniku asa na Gosi Glince. I normalnie padłam na kolana, przypomniałam sobie tą sytuację, mówię, no nie, no musimy to wygrać. I wygrałyśmy, i później jakaś akcja i wygrałyśmy Puchar Polski. I pamiętam po meczu jedna osoba z Dąbrowy przyszła do mnie i mówi, no miałem déjà vu, zrobiłaś tego asa i już mówię, nie, no Puchar Polski jest wasz. I tak się stało. Mówią się, że sportowcy nie pamiętają sytuacji, ale ja widzę, że u ciebie pamięć nie szwankuje. No tak, dokładnie nie pamiętam wszystkiego w szczegółach, ale takie sytuacje no ważne, które w moim życiu i karierze, no pamiętam, no to jest moje życie i tak naprawdę tyle emocji, adrenaliny, to się pamięta. Dobra, przechodzimy do cyklu, o którym Ci wspominałem jeszcze przed tym, jak włączyłem kamerę, czyli do cyklu anegdot, które udało mi się pozbierać z Twojego życia. Zacznijmy od anegdoty numer 1. Tak jak mówiłem Ci, ja będę rzucał hasło, a Ty postaraj się je rozwinąć. Więc zaczynamy od tego, że Baku, łazienka czteroosobowa. I ulubione słowo podobno miałaś jakieś nawet. Nie pamiętam słowa, ale tak, dzieliłyśmy, miałyśmy dosyć duży apartament w Baku. Dziewczyny, inne pokoje miały swoje łazienki, tylko ja, Maja Tokarska i Ania Werblińska i Aga Bednarek miałyśmy jedną łazienkę, gdzie zawsze był problem. No, cztery baby w jednej łazience, no to naprawdę był no, problem jeszcze przed meczem tutaj, a rano to już w ogóle. I zawsze było za klamkę i ja pierniczę, także no łazienka to odwieczny problem, ale nie wiem, czy Ania Werblińska wspomniała, jak się kąpała, było dużo pary i przybiegła ochrona
podejrzewając, że tutaj chcemy podpalić cały budynek. Cały budynek miałyśmy podpalić. Andzia w ręczniku stoi i mówi: nie, nie, ja nic, paliłyście papierosy. Ona: nie, brałam prysznic. Także posądzili nas o próbę podpalenia wioski, ale na szczęście się udało bez żadnych konsekwencji. Dobra, okej. Okay. A teraz historia z kluczem i frezarką do stóp. Jacie, no w tym baku to było tyle tych przygód. Z frezarką była najlepsza chyba dwa dni przed wylotem, już przed końcem całych zawodów. No, panie sprzątające, ogólnie zawsze były jakieś problemy z nimi, bo jak nie spałyśmy przed meczem, wchodziły i zaczynały sprzątać, gdzie mówiłyśmy, że nie, nie, my śpimy. To wszystkie pięć w drzwiach i tak, tak, śpicie, co robicie? Ale była sytuacja właśnie, jak wracałyśmy z meczu czy z treningu. No i Kurnikowska z Solarą, czyli z Agatą Durajczyk, teraz Witkowską, słyszały coś dziwnego ze swojego pokoju, pobiegły. Okazało się, że pani sprzątająca siedzi sobie na poduszce z frezarką do stóp. No i jakby oporządza swoje stópki frezarką... Twoją? Nie, Kurnikowskiej. Aha. Także to była sytuacja, nie wiem, czy to było nawet nieśmieszne, to było po prostu straszne. No teraz się wspomina fajnie, ale w tamtym czasie? Tak, nie, w tamtym czasie to było po prostu przerażające, bo zdałyśmy sobie sprawę, że panie po prostu psikają się naszymi perfumami. No i używają, no to już jest intymna sprawa. No ale później wysyłałyśmy sobie zdjęcia na przykład ze sklepu tej frezarki i Natalia: może chcesz nową i w ogóle, także no historia była fajna. Podobno masz, to też usłyszałem, to już mam inne źródło, ale oczywiście nie zdradzę, masz ulubione słowo angielskie, jak zdenerwuje cię jakiś trener, czy to prawda? Historia jest podobno z Dąbrowy. O kurde, nie pamiętam. Coś się wydarzyło na treningu i ty powiedziałaś słowo po angielsku, bo ten trener nie był Polakiem i cała sala podobno padła. A nie, to było chyba do jednej z zawodniczek. A być może, nie wiem. Nie wnikajmy w to, do kogo. Anna Mabel w Libebol? Tak. To nie było do trenera. To była do zawodniczki, która gdzieś tam wystawiła piłkę, ją przybiłam, nie zdołałam zaatakować i powiedziała sobie pod nosem: unbelievable, a ja w tym ferworze walki powiedziałam: co Anna Bevelibibol, tak nawet nie pamiętam, także później wszystkie w ogóle nie mogłam w tym wysłowić się i później hasło było po prostu unbelievable, także nawet nie wiem, jak to teraz brzmi, no ale tak, unbelievable po mojemu to było. I wszyscy padli na treningu. Tak, to było po prostu śmiesznie. No śmiesznie, później się zrobiło śmiesznie, tak. Dobra, okej. Okay. Słyszałem też z kolejnego źródła, tajnego, że masz swój rytuał, być może nie przed meczem, ale masz swój taki rytuał, który ja uznałem za dość zabawny. Kojarzysz, o który rytuał chodzi, czy muszę cię naprowadzić bardziej? No dużo mam rytuałów tak naprawdę. Nawet mój Darek mówi, że skąd mi się to bierze. A to są rytuały stricte sportowe, związane ze sportem, czy w ogóle z życiem? W ogóle z życiem mam dużo rytuałów. Znaczy rytuałów, jakichś tam rzeczy głupich. Ale... Ja słyszałem podobno, że z autem masz jeden rytuał. Z autem? Z myjnią dokładnie. Aha, tak. Z myjnią, tak, no uwielbiam myć auto samo. Tymi dyszami jeździć, później mnie nadgarstek, wszystko mnie boli, bo to utrzymać ten strumień. Ale tak, bo właśnie ostatnio mówiłyśmy, że dziewczyny oddają gdzieś tam auto do mycia, sprzątania. Ja się dziwię, bo ja... To może do ciebie niech oddadzą. Naprawdę, ale moje, nie wiem jakby było z innym autem, ale nawet jest tak, jak jedziemy na myjnię z moim chłopakiem, no to ja mówię: ja muszę myć. I on siedzi w tym aucie, za chwilę wychodzi i mówi: słuchaj, no weź, daj mi umyć to auto, bo się ludzie dziwnie patrzą, że ja siedzę w aucie, a ty jedziesz to auto. Także ja mówię: nie, dobra, ja jeżdżę sobie od tego. Że ma niewolnicę w domu niby. Tak, i mówi: no głupio mi, daj mi umyć. No to dałam mu, obrażona, że nie mogę sobie umyć. Ale ogólnie faktycznie umawiam, mam swoje rytuały tutaj. Najpierw pieniam tutaj felgi, później spieniam, później my. No tak. Okej, okay, a jeszcze jakiś inny rytuał masz taki śmieszno-zabawny? Nie, ogólnie mam dużo takich życiowych, że na przykład... Ale typu, nie wiem, najpierw zakładasz lewy but, potem prawy, czy to nie, jakiś... Nie, bardziej tak,
że na przykład wyjdę z domu, zapomnę czegoś, to muszę wrócić, usiąść gdzieś na 10 sekund, żeby, na szczęście. I jak usiądę, posiedzę 10 sekund, dopiero mogę wyjść. I nieraz się gdzieś nam spieszy. Nie słyszałem tego. Tak, nieraz gdzieś nam się spieszy i ja zawsze muszę, chociaż biorę coś ten, ale żeby przykucnąć, żeby posiedzieć chwilę, no bo to niby jest na szczęście. Kiedyś miałam tak, że... Czyli jest, przepraszam, że wejdę słowo, czy jesteś mocno przesądna, pod drabiną nie przechodzisz i tak dalej. Już staram się o tym nie myśleć, że kot tam zakonnica i w ogóle, nie, już takie to nie. Ale miałaś. Ale miałam. Ale miałam też takie, że przez cały sezon miałam jedny jakiś swój zestaw meczowy, czyli te same skarpetki musiałam mieć. Musiałam mieć tą samą jakby to bieliznę i jak był dwa dni mecz, czyli jeden na przykład na Pucharze Polski, drugi, trzeba było. Przepiórka, tak jak? Zwana. No musiało być na szczęście i zawsze sobie mówię, że tak, to jest szczęśliwy zestaw, a jak niestety zawiedzie i gdzieś tam przegram, no to szybko coś zmieniam, bo może to jest nieszczęśliwe. Ale nie, już troszeczkę staram się to gdzieś tam, bo to nie jest chyba fajne. Takie niektóre rzeczy tak, ale za dużo to nie. Dobra, ostatnia anegdota, testujemy, bo teraz jak patrzyłem, to z Agnieszką Betanek-Kaszą dogadujesz się w porządku, ale słyszałem, że miałyście agresywny epizod swojej znajomości. To było dawno i nieprawda, wypomina mi to do teraz nawet, ale faktycznie jakbyśmy, na pewno to o to chodzi, w SMS-ie. Stary czas. Bardzo stary, miałyśmy po 15-14 lat, nie pamiętam w którym roku to było. To no co, żadna piłka nie spada i w obronie się zderzyłyśmy i złamałam jej obojczyk. A ty bez szwanku? Ja bez szwanku, ale ja sobie sama tam przeszkadzałam, bo ja na przykład miesiąc potrafiłam sobie 3 razy kostki skręcić, także w stabilizatorze połamać stabilizator i jeszcze skręcić. Także no taka byłam, w ogóle byłyśmy młode, nieopierzone, ale faktycznie Agnieszka mówi, że coś po tej zderzeniu boli ją bark. Ja mówię, no niemożliwe, no wszyscy mówią, zbiłaś bark. No ale za długo to trwało, poszła na prześwietlenie i się okazało, że złamałam jej obojczyk. Także do tej pory, jak widzę, teraz nawet mamy sytuację na treningu, że jak idziemy dwie, to ja już nie idę, bo już boję się, że znowu coś sobie zrobimy. Także tak.